A ja chciałem się podzielić błogosławieństwem finansowym, bo w Anglii zajmowałem się praniem dywanów. Mieliśmy taki odkurzacz piorący, no i jak przeprowadziliśmy się do Polski, to też się zaopatrzyłem w taki odkurzacz. No i, że tak powiem, uwolniłem w to wiarę, dlatego że tam miałem jakieś zlecenie, ale to nie do końca była wiara, dlatego że było ich mało. No i w ostatnim czasie zdecydowałem, że no coś z tym muszę zrobić. I zacząłem w ogóle szukać, bo miałem też takie pragnienie, żeby te usługi moje, w ogóle to pranie dywanów i to w ogóle jakby to czyszczenie takie ekstrakcyjne, żeby to było takie profesjonalne, żeby to jakby było też takie słowa, które też Artur mówił na temat tego, żebyśmy byli profesjonalni w różnych rzeczach. Ja zacząłem w ogóle oglądać takie filmiki, zacząłem jakby zdobywać na ten temat wiedzę. Zacząłem po prostu jakby wierzyć w to, ale też wkładać w to pracę, tak, że po prostu ta zasada, że Bóg błogosławi pracę naszych rąk. I nawet jak zakupywałem jakby chemię do tych różnych w ogóle zabiegów, to tak sobie myślałem, kurczę, kupić to czy nie kupić, przecież nie ma jeszcze tyle telefonów, ale w międzyczasie mówiłem sobie tak, że będą dzwonić do mnie ludzie w ogóle, będę miał tyle telefonów, że ludzie nie będą wiedzieli dlaczego, ale będą chcieli prać w ogóle te sofy, będą chcieli prać te samochody. I rzeczywiście w zeszłym tygodniu tak sobie myślałem, przyjść i złożyć świadectwo, mówię, nie, przyjdę za tydzień, musi się to potwierdzić, musi być jeszcze tego więcej. I rzeczywiście jakby pracy mam tyle, że na ten tydzień już, dlatego że też pracuję jakby jako kierowca, tak, i robię to po pracy, pracę mam już zaplanowaną i ta zasada, że Bóg błogosławi pracę naszych rąk, ten wkład, który wkładamy, ona działa. Także dziękuję. Amen. Amen.